Cześć kochani, witam was moi drodzy serdecznie w piątym odcinku z Fishing Planet, z levelowania nowego konta. Jak widzicie, mam już 11 level i w tym odcinku takie szybkie podsumowanie tego wszystkiego, co robiliśmy w ostatnich 4 odcinkach oraz plan na to, co będziemy robili dalej. No i pokażę wam oczywiście też tym wszystkim, którzy oglądali poprzednie odcinki, co ja tam robiłem i o co w tym chodzi. Także podsumowując, moi drodzy, w ostatnich odcinkach do 8 levelu siedzieliśmy sobie na samotnej gwieździe, gdzie wbijaliśmy oczywiście kasę, wbijaliśmy exp, tylko i wyłącznie skupialiśmy się na zarabianiu kasy, na nietraceniu jej. Jedyne co tam drobne rzeczy kupiłem, no to zmieniłem siatkę na 7-kilogramową. Na razie nie planuję tej siatki zmieniać, mimo że już bym mógł, nie warto, bo jest to zbyt mała różnica. No i oczywiście kupiłem jedną wędkę po to, żeby też tutaj można łowić karpie. Także mam dwie wędki i to jest jakby wszystko. Zresztą możecie sobie na playliście dokładnie krok po kroku obejrzeć. Tam też robiliśmy eksplorację samotnej gwiazdy. Później na 8 levelu właśnie weszliśmy tu, gdzie jesteśmy teraz, na leśną willę do Czech. Tylko ja wam też od razu mówiłem przed wejściem tutaj, moi drodzy, że wejście na samotną willę nie do końca jest opłacalne. To jak widzimy, kolega osiągnął poziom 7, według mnie troszkę za wcześnie wszedł na Czechy. Te Czechy nie dają aż tak expa, nie dają aż tak zarobków i to się też sprawdza. Troszkę więcej czasu tu spędziliśmy, no ale weszliśmy, ponieważ no myślę, że jesteśmy Polakami, po prostu mamy sentyment. No Czechy są bardzo takie najbliższe chyba naszemu sercu, jeśli chodzi o Polskę, jeśli chodzi o też karpie, płotki, karasie i wszelkie inne ryby, które można w Polsce łowić, więc bardzo, bardzo chcieliście, żeby te Czechy jednak odwiedzić. Zaznaczyłem, że lepszą opcją na pewno byłoby Skalne Jezioro, ale posiedzieliśmy sobie tu chwilkę i jest ok. Jak widzieliście, celem było, moi drodzy, aby zapełnić tą 7-kilową siatkę każdego dnia na full. Jestem tu piąty dzień pod rząd, zapełniłem siatkę na fulla i teraz co będę robić, moi drodzy, postanowiłem pobawić się przesuwaniem czasu. Dlaczego? Dlatego, że jak sami widzicie, koszt przedłużania pobytu to jest raptem 20 tych pieniędzy w grze, więc uznałem, że to nie jest aż tak duży wydatek, abym tutaj stracił. Ty to możesz zrobić w ten sposób, możesz... Znaczy, raczej nie polecałbym siedzieć tu 30 dni pod rząd, bo moim zdaniem już na tym prawie 12 levelu po prostu to nie ma sensu. My pójdziemy sobie, moi drodzy, na kolejne łowisko, a na jakie dowiecie się w następnym odcinku. Także tą misję, którą teraz chcę po prostu wykonać, żeby mieć kolejne gadżety, tam markerki czy kolejne żetoniki, no to sobie przesunę do 30 dni. Już mogę zainwestować, cały czas te pieniądze oszczędzam po to właśnie, żeby różne jakieś fajne akcje móc robić. Także drugie łowisko jest zaliczone. Oczywiście eksplorację mamy tego łowiska zrobioną. Co mnie tylko, moi drodzy, bardzo zastanawia, to zniknęły misje z rybami potworami. Pierwsze się z tym spotykam. Nie wiem dlaczego, moi drodzy, czy to jest spowodowane, że mam drugie konto, nowe konto na Steamie, nie, na tym samym komputerze, nie mam pojęcia, ale ryb potworów nie mamy. Także już tutaj szybko przewijamy. Jak widzicie, to będzie tam $600 raptem nas kosztowało, no to jesteśmy w stanie to taką inwestycję udźwignąć, a dzięki temu też wbijemy od razu misję i tak naprawdę, czy to samotną gwiazdę, czy Czechy, mamy już na 100% zaliczone, jeśli chodzi o misję i możemy iść na kolejne łowisko. Co będziemy robili od tego 12 levelu praktycznie, który mam dalej, no to dowiecie się w następnym odcinku, a w tym odcinku wam pokażę, co jeszcze poza odcinkiem, bo siedziałem chwilę, po prostu połowiłem tutaj karpiki, połowiłem karasie, zresztą bardzo fajne, rekordowe, jakieś medale wpadły. No, co ciekawe, moi drodzy, udało się te rybki połowić. No i proszę bardzo, mamy wahadłówkę, mamy 5 żetonów, także bardzo fajnie. I zobaczmy, moi drodzy, opuszczając łowisko, co mnie się tu udało osiągnąć, kochani. To już będzie takie podsumowanie. I będziemy lecieli jak najbardziej dalej, także zapraszam do kolejnego odcinka. Jeżeli ktoś nie widział całej poprzedniej serii, to macie też playlistę przypiętą. Tak jak widzicie, moi drodzy, nie jest to dużo tego expa, aż nie wbiłem kasy, też super dużo nie wbiłem. Oczywiście aż tutaj kusi, żeby premkę kupić, bo zobaczcie, jaka byłaby różnica. I tak jak mówiłem i będę to powtarzać, jeżeli ktoś z was chce sobie szybciej levelować, to na pewno to premium za te 20 zł, czy 20 parę złotych się opłaca i to jest jedyna rzecz w tej grze, która naprawdę ma sens. Kupienie takiej premki tu akurat polecam. Zobaczcie, zupełnie przez przypadek jakieś
Odległościowiec mi się udało, Łowca z wyczuciem czasu, Nocna zmiana, Patron Leśna Willa to akurat też zrobiłem, także troszkę jakichś osiągnięć udało nam się zrobić i w ten sposób tutaj podsumowując, moi drodzy, mamy, no myślę, że za te 500 jeszcze naprawimy ten sprzęt, żeby już był porządek. I zobaczcie, moi drodzy, mamy bardzo blisko 12 levelu, mamy 48 żetonów, bardzo fajnie, gdzie 3 żetony wydaliśmy na haczyki bezzadziorowe, no i prawie 16 tysięcy gotówki, także bardzo fajnie, bardzo super, mnie się podoba. Myślę, że kolejnym tutaj naszym osiągnięciem, naszym podejściem będzie Skalne Jezioro. Ja do tego Emeralda, moi drodzy, jakoś nie mam, tak jak mówię, specjalnie przekonania i zobaczcie, bardzo fajna rzecz, wszystkie rybki udało mi się tu złowić. Także bardzo, bardzo fajna sprawa, bardzo fajna misja też. Jeśli chodzi o sklep, to tutaj na podsumowanie chciałbym wam pokazać, że oczywiście, moi drodzy, już bym mógł kupić siatkę 12-kilogramową, natomiast różnica między 7 a 12 kilo jest dla mnie no niewielka. Dlatego ja sobie odpuszczę, wbijemy 15 level i wtedy, słuchajcie, kupimy siatkę 25 kilo. Także 15 level nas bardzo interesuje i tak samo będzie podpórka na 14 levelu dostępna na dwie wędki. Ona nam się bardzo przyda. No i jeśli chodzi oczywiście o przynęty, to będzie nam też ona potrzebna. Zobaczmy, moi drodzy, co nam będzie potrzebne. Tu jakieś kawałki by nam się przydały. No tutaj na razie nic niestety na Skalne Jezioro nie mamy takiego. No ale ta sztuczna ikra na pewno nam się na Skalne Jezioro przyda. Ta sztuczna ikra będzie bardzo potrzebna. Rak krojony również nam się może przydać na Skalne Jezioro. Także będziemy, moi drodzy, sobie działać. A tymczasem, no, tym akcentem kończę ten odcinek. Tak jak mówię, zapraszam po prostu do oglądania całej serii wszystkich odcinków, śledzenia tego, jak leveluje konto. No i przede wszystkim, moi drodzy, zapraszam do rywalizacji razem ze mną, zabawy wspólnej, również levelowania swoich kont, dzielenia się opiniami w komentarzach. Także dzięki, wspaniałego dnia dla was wszystkich. Trzymajcie się, cześć!